Cześć kochani, dzisiaj pozdrawiam Was z Key West, pięknej wyspy, która położona jest na samym końcu Florydy. Stąd już niedaleko jest do Kuby, 80 mil do Kuby mamy, także możecie zobaczyć, tutaj za mną są piękne, słodkie domki, które właśnie są takim charakterystycznym symbolem dla tego miejsca. Za chwilę wybierzemy się, poglądamy kilka ciekawych miejsc, charakterystycznych elementów. Key West jest miejscem bardzo, bardzo popularnym, mnóstwo ludzi tutaj przyjeżdża, a co ciekawe, było kiedyś jednym z najbardziej bogatych miejsc w całych Stanach Zjednoczonych, ponieważ ludzie tutaj głównie żyli, ich przychody pochodziły z grabieży rozbitych statków, które tutaj właśnie dopływały i na przykład właśnie celowo nocą latarnie morskie były wygaszane po to, żeby wprowadzić ludzi w błąd. No i właśnie te statki tu na rafach koralowych rozbijały się, więc bardzo wielu mieszkańców po prostu grabiło te statki i zresztą piractwo również tu się szerzyło na tych wodach, dlatego też było to jedno z najbardziej bogatych miejsc w całych Stanach Zjednoczonych. Disseram a ela que eu comprei violão para estudar. Eu andava saidinho por tocar certinho. Tom Vinícius e Topinho na porta do bar. E eu nem piscava, só cantarolava o meu laia-laia. E usava o terno esperto tipo João Gilberto. E até tinha pago a conta do bar. Sam nam możecie zobaczyć dom Ernesta Hemingwaya, który za chwileczkę będziemy zwiedzać. Jak wiecie, Ernest Hemingway był bardzo znanym, słynnym pisarzem, który zakochał się w Key West. Jak to opisał w listach do swojego przyjaciela, jest to jedno z najuroczych, najpiękniejszych miejsc, jakie kiedykolwiek widział na świecie. W domu Ernesta Hemingwaya mieszka kilkadziesiąt kotów, z czego też ten dom między innymi słynie. Pierwszy kot, jakiego Ernest miał w posiadaniu, dostał od jednego z kapitanów statku. Tinha me mudado do lado de lá e me amancebado do lado de cá. Que eu rodei no terreiro na festa de um caboclo que fui prestigiar. Dançava como um louco balançando o corpo, roçando o português e o iorubá. Voz sunsê quer voltar pra mim, mas e eu digo que vou não. Voz sunsê judiou de mim, rangiou do seu coração. Idziemy teraz do studio Ernesta Hemingwaya, w którym spędzał bardzo dużo czasu pisząc swoje książki. Voz sunsê fez ebó pra mim, arriou três vezes no chão. Jesteśmy teraz w sklepie w domu Ernesta Hemingwaya, gdzie można zakupić sobie wiele pamiątek. Na przykład takie ładne obrazki, kubeczki, książki, przede wszystkim książki, bardzo dużo książek, ale bardzo też podobają mi się zdjęcia czarno-białe Ernesta Hemingwaya, które wiszą u niego w domu i które również też można sobie tutaj zakupić. Mas é ruim de pegar, mas é ruim de pegar, mas é ruim de pegar em mim. Mas é ruim de pegar. A teraz jesteśmy w przepięknym miejscu, sanktuarium motyli, gdzie możemy zobaczyć motyle fruwające dookoła nas. Zobaczcie, jak pięknie. Różne gatunki z różnych stron świata. Plus do tego wspaniała roślinność. Czasami motyle siadają na ubraniach, na kapeluszach. Jednego motyla zakochanego w Spencerze, który nie chce się odczepić od jego głowy. Tak, nawet dmucham na niego nie chce iść.
Must, shake your head. Must be the nectar of the gods. Yeah. Yes. Niestety, miłość. Właśnie sprawdzam fotel, który jest bardzo charakterystyczny dla Key West. W różnych kolorach te fotele występują i muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę dosyć wygodny, ale on jest plastikowy. Ja myślałam, że on jest drewniany, ale być może starsze modele są właśnie zrobione z drewna. Niemniej jednak naprawdę na takiej werandzie bardzo przyjemnie się siedzi i bardzo, bardzo wygodny jest dla pleców, także mogłabym się tutaj dłużej porelaksować. De Cuba dulce caña y rico ron, café como rayo otro en el Caribe, el más citado. W związku z tym, że Key West jest bardzo blisko Kuby, mamy tutaj sklep z cygarami. Jest ich mnóstwo, różnej wielkości, grubości, długości, ale najbardziej podobają mi się te pudełeczka, w których właśnie można sobie trzymać cygaro. I na przykład takie pudełko tej wielkości kosztuje 15 dolarów i można, a jeżeli chce się kupić trzy cygara wewnątrz, w środku tego pudełka, to wtedy 38 dolarów kosztuje taki cały zestaw. Por Cuba tengo la sangre caliente. En Cuba guardo el alma y corazón. Y se alza con la alegre melodía. Mi voz cuando mi negro rompe un guaguancó. A lunch na Key Westie będziemy jeść w Le Petit Paris, restauracji, która prowadzona jest przez Polaka Roberta. Do you speak Polish? Także za chwileczkę zjemy sobie właśnie lunch w restauracji, która serwuje przepyszne dania, ponieważ byłam już tu kiedyś wielokrotnie. Także będzie to przyjemność po raz kolejny zjeść coś, co jest przyrządzone przez właśnie właściciela tej restauracji, Roberta. Grandma. Hey buddy. How are you? Cześć Roberciku. Sałatka z serem kozim i z krewetkami, sałatka z awokado, gruszką i smażonymi, a raczej grillowanymi krewetkami. Aniu, próbowałaś już? Kawałeczek. Wygląda pysznie i na pewno smakuje pysznie. Już jadłam tutaj wiele razy, także... Także smacznego! Smacznego. Znajduje się Cuban Coffee Queen, malutki punkt serwujący kubańską kawę. Właśnie wyczytałam, że jest to najlepsze miejsce na Key Westie, żeby spróbować oryginalnej kawy z Kuby. Także zamówiliśmy kawę z toffee i drugą waniliową. I zobaczymy, czy faktycznie tak już nie będzie smakowała. Bardzo mocno. Z pewnością nie będę spała w nocy. Mamy takie dwa ładne motylki. Się dostałyśmy w sanktuarium motylowym. Spencer, did you enjoy your coffee? It was amazing and a great Cuban sandwich. No, także polecamy. Cuban Coffee Queen na Key Westie. Jak będziecie, to wybierzcie się. Tak? Smaczne było? Oczywiście. Dobrze.
ciekawy sklepik z pamiątkami tutaj się znajduje. Możecie zobaczyć, jakie są tutaj fajne ryby kolorowe. Ktoś by chciał sobie taką kupić. No na przykład sprawdzimy, ile taka kosztuje. $14. A ta? Ta 16. Tutaj mam jakiegoś człowieka gąbkowego. Pomimo tego, że mamy lato w pełni, a święta dopiero były 2 miesiące temu, to na Key Westie możecie sobie kupić całą kolekcję pięknych bombek zrobionych z muszelek, ale również zrobionych ze szkła. Także wyglądają naprawdę ciekawie. Jeżeli ktoś chciałby mieć ładną choinkę ze wspomnieniami, to myślę, że warto sobie tutaj jedną z takich bombek zakupić. Żegnamy już Key West, wracamy do Miami. Goodbye Key West. Wracamy do Miami, zostawiamy Anię w Miami, a my jedziemy dalej do Royal Palm Beach. I jutro już wracamy do Szkocji. Aniu, droga, gdzie ty jesteś? Jutro do zimnej Szkocji. Oh.